Cześć wszystkim, Marek z tej strony, tam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy w Indyka, który się nazywa Jitter. To jest bardzo fajna gra. Zdaje się, że twórca jest Ukraińcem. Gra dostępna jest demo na Steamie już. Jeśli ktoś chce, to już można sobie pograć testowo w tą okrojoną wprawdzie wersję, ale lepsze to niż nic. Także to sobie przećwiczymy. Szybko przebiegniemy sobie przez tutorial, żebyście załapali, o co chodzi w tej grze, i spróbujemy coś zrobić. Zdaje się, że o, nawet jest wsparcie dla pada. Tylko chyba to wsparcie dla pada jest takie mało. Zobaczmy. O, nawet działa. Spróbujmy. Gram na padzie tradycyjnie, na padzie Steamowym, ale nie testowałem wcześniej na padzie. Udało mi się to demo przejść wcześniej na klawiaturze i nie było problemów. Pomyślałem, że pad bardziej się nadaje do takiej gry. Ale nie jest on. Ta gra nie ma oficjalnie wsparcia dla pada, więc odpowiedzi odnośnie klawiszologii, jak widzicie, pojawiają się także dotyczą wyłącznie klawiatury. Gra jest bardzo sympatyczna, jest super prosta, pixel artowa, ale jest przy tym bardzo, bardzo ładna graficznie. I jak widzicie, chodzi o to, że latamy sobie taką kapsułą po kosmosie i wykonujemy różne zadania. Na razie tylko tutaj mamy prosty tutorial, który ma nam pokazać, jak się to ogrywa i co się robi, podstawy zupełne. Ale z czasem będą te zadania oczywiście dużo trudniejsze. Też musimy uważać na przykład na takie rzeczy jak paliwo, bo to paliwo nam się może skończyć. Możemy sobie zrobić przybliżenie i zobaczcie, że tutaj mamy 100% baterii póki co, ale to jest tutorial, więc ona tutaj się nie zużywa. Potem będziemy musieli brać pod uwagę różne inne rzeczy bardziej zaawansowane. Na przykład takie jak to tutaj. Dobra, no nie będę się na razie bawić padem, bo klawiszologii nie ogarniam. Tutaj mamy stację kosmiczną, do której musimy zadokować kontener z misiami. Także to jest nasz statek, nie? Musimy odseparować się. Lecimy po kontener z misiami. Jup. Podoba mi się, że ta masa pędna jest w formie takich pikseli ilustrowana, że to nie jest... O, udało się. I widzicie, teraz musimy to przyciągnąć na miejsce, obrócić pod właściwym kątem. I oczywiście niektóre misje... Oż kurde, na szczęście się udało nie rozbić. I nie ten przycisk, tylko ten. Z czasem misje będą oczywiście coraz bardziej skomplikowane i coraz bardziej wymagające, więc kończyć się będzie może sytuacja może skończyć się tak, że będziecie musieli na przykład zatankować w powietrze, jeśli będziecie mieli na swoim statku pasażera. My latamy bezzałogowym statkiem, ale z czasem mogą być takie, które będą miały pasażerów, o których zdrowie będziemy musieli dbać, więc będzie trzeba pilnować powietrza. Też jest kwestia oczywiście paliwa. Mamy drony naprawcze, więc jeśli na przykład rozbijemy się, to będziemy musieli pilnować, żeby te drony naprawcze miały czym naprawiać nasz statek, i będziemy musieli korzystać z punktów zaopatrzeniowych, w których te materiały do napraw można pozyskiwać. Także gra wydaje się być super prosta, jeśli chodzi o jej konstrukcję taką podstawową. Wiecie, dwuwymiarowa gra, w sumie zręcznościowa bardziej niż logiczna. Chociaż niektóre zagadki na późniejszym etapie się robią bardzo mocno logiczne i trzeba się dobrze zastanowić, jak chcemy coś zrobić. Dobra, tutaj mamy, widzicie, nie możemy przelecieć dalej, dlatego przesiądziemy się do drugiej kapsuły. To jest komputer, w którym nasza sztuczna inteligencja pracuje, także klikamy w to i w tym momencie przełączyliśmy się na sztuczną inteligencję tego drugiego statku, który jest bardziej rozbudowany, ma dwie śluzy i tak dalej. Dobra, lecimy w takim razie. Musimy teraz to przepchnąć. No, lecisz. I celem jest naszym oczywiście dotrzeć do wyjścia. Także później oczywiście misje są fabularne, póki co tutaj tylko sobie z komputerem rozmawiamy, który prowadzi nasze szkolenie na potrzeby tutoriala. Lecimy z następną misją. Ok, teraz musimy przepchnąć. Ok, tutaj mamy instrukcję, jak możemy się naładować na przykład. Widzicie, mamy tutaj baterię tylko 8%.
I teraz baterię przełączamy w tryb ładowania, to musimy w tryb rozładowywania przełączyć i możemy przejąć teraz całą energię z tego portu, który tutaj mamy. Także ten, póki co jest po polsku niedostępna gra, jest tylko dostępna po angielsku i nie zwróciłem uwagi, jaki ten drugi język był, albo rosyjski, albo ukraiński. Także pewnie z czasem autor doda wsparcie dla większej liczby języków, jak już będzie na bardziej zaawansowanym etapie. Ja obecnie wiem o tej grze dzięki TikTokowi, szczerze mówiąc, bo mi się tam wyświetlała. I fajnie, że takie rzeczy twórcy gier robią, jak muszą, wiecie, autopromocję uprawiać, bo to jest gra dosłownie robiona przez jedną osobę, to w takiej sytuacji bardziej im się... Nie, tu jest charge, a tu discharge, czyli ładuj, rozładowuj. O, dobra. Zeżyjmy w takim razie kolejną baterię. Okej, możemy lecieć dalej. Widzę, że póki co te nasze stateczki są niezniszczalne, więc tutaj nie mamy dużego ryzyka, że coś się nam może stać. Dobra, i lecisz w dół, słoneczko. A my sobie sprawdźmy, co tu jest. Kolejna stacja ładowania. Dobra, co my tu mamy? To włączone, a to ładuj. O, jak szybko się ładuje. Czyli tu, tamte były poprzednie jakieś baterie, a to jest w ogóle generator, także on nas naładuje do pełna. Dobra. Co za piękne czasy nastały, że możemy dzisiaj, wiecie, wystarczy zdeterminowany człowiek z odrobiną talentu i wytrwałością, i nawet mając jakiś przestarzały, stary komputer, jest w stanie stworzyć ciekawą i angażującą grę komputerową. Właśnie za to uwielbiam indyki, wiecie? Ja, nie licząc Starfielda, w którego ogrywaliśmy tam rok temu, to ja przestałem grać w gry wysokobudżetowe typu AAA lata temu. I kompletnie nie żałuję, w ogóle mi tego nie brakuje. Decyzję o porzuceniu gier AAA podjąłem po tym, jak wyszedł chyba Assassin's Creed 3. Ja jestem dużym fanem drugiej części Assassina i Assassin's Bloodlines, jak nie pamiętam, się myli, tytuł był tej części. I o, widzicie, tu są drony naprawcze i naprawił nam nasz uszkodzony statek. Przesiądźmy się teraz tutaj, bo musimy przeholować tą część. I jak wyszedł któryś kolejny Assassin's Creed, chyba trójka, to zacząłem grać w tą trójkę i stwierdziłem, że to jest tak straszna strata czasu. Te gry niczym się od siebie nie różnią, są identyczne po prostu. I tak bardzo już nie mam ochoty grać w tego typu gry, kolejną, tą samą grę, która różni się co najwyżej ociubinkę fabułą. Także zdecydowałem się porzucić te i w ogóle nie żałuję, dobrze mi się żyje, grając wyłącznie w indyki. Dobra, teraz to, co tutaj zrobiliśmy, to przyciągnęliśmy moduł magazynowy naprawczy. Tu widzicie, drony teraz wożą surowiec, który jest tutaj potrzebny, części zapasowe, do naszego magazynu po tej stronie. Przy okazji też baterie sobie ładujemy, bo musimy naprawić tutaj tą antenę. Także poczekajmy, aż się magazyn wypełni części zamiennych. Dobra, i teraz wystarczy, że się podłączymy tutaj i drony naprawcze automatycznie naprawią uszkodzoną antenę i zaliczą nam misję. Także gra, widać ewidentnie, jest super prosty pomysł, ma bardzo prostą mechanikę. Jest to bardziej zręcznościowa niż logiczna gra, ale na późniejszych etapach, tak jak mówiłem, dużo takich logicznych elementów też będzie. Przejdziemy sobie jedną misję, bo chyba tylko jedna jest póki co dostępna w demo. Tak, żeby zorientować się. Tutaj już chyba kończymy tutorial zresztą, wydaje mi się, także zaraz się przekonamy. Dobra, wszystko zrobione perfekcyjnie, następna lekcja. A, dobra, tutaj mamy miejsce diagnostyczne. Dobra. I my musimy dostarczyć tutaj inżyniera, który jest w innej części budynku, jak mi pamięć nie myli, w innej bazie w ogóle, w innym miejscu, z magazynu. Strefa niebezpieczna. Uwaga. A, i tu mamy magazyn. Zobaczcie, że my do tego magazynu wlecieć nie możemy, bo mamy zbyt duży statek, ale na szczęście, szczęśliwie, możemy skorzystać z przesiadki.
tenże sposób. Dobra. Dobrze, że ja sobie to przyszedłem wcześniej, bo to nie jest, jak widzicie, trudne, ale wiedzieć, co trzeba zrobić, to trochę czasu zajmuje. Także ten. Musimy teraz podłączyć się do któregoś kontenerów, do każdego z kontenerów, żeby zobaczyć, co jest w środku. Jest, znaleźliśmy. Teraz, a, to robot jest, nie inżynier, dobrze, teraz już pamiętam. Marvin się nazywa. Marvin to jest z autostopem przez galaktykę robot. Nie wiem, czy pamiętacie, taki z wielką głową, który ma ciągle depresję. I wszystkim, i jest taki bardzo negatywny. Jeden z moich bardziej ulubionych postaci tego typu. Bardzo sympatyczny, także ewidentnie jest to nawiązanie do tamtego Marvina. Podłączmy się tutaj tak elegancko. Te dokowania i cała ta fizyka i tak dalej przypomina mi trochę tą grę Helion, nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś ogrywaliśmy na kanale coś takiego. Nazywałem to Star Citizenem dla biednych, bo rzeczywiście była gra bardzo podobna pod wieloma względami do Star Citizena, też multiplayer, ale tak dużo oszczędniej i z dużo mniejszym rozmachem wykonana gra była niż Star Citizen i bardzo mi się podobało właśnie za to. Dobra, to jest nasz kolega, którego musimy uratować, pan Wilco. Jak widzicie, tutaj ta stacja ulega zniszczeniu, pożar ją niszczy, także musimy szybko go zaprowadzić na nasz statek, żeby go uratować i musimy go dostarczyć w bezpieczne miejsce oczywiście. Tylko cały pic polega na tym, że tutaj ta stacja też jest w nie najlepszej kondycji, także musimy tutaj sobie zrobić tak, żeby, widzicie, tu jest śluza na przykład, czy moduł krzyżowy i musimy się do niego podpiąć, ale widzicie, on jest uszkodzony. Także musimy go odpiąć, zgubić i podpiąć się bezpośrednio do korytarza. Dobra. Teraz musimy napełnić powietrzem te pomieszczenia tutaj, bo Wilco jak wejdzie do środka, to się udusi. Nie jest robotem. Otwierajmy śluzy. Tu nie ma sensu otwierać, to jest zbiornik z powietrzem. Jak tego powietrza jest za mało, to możemy odpiąć. I możemy tutaj, widzicie, mamy zapasowe zbiorniki. O, które możemy sobie złapać. I... no, o kurde. I w ten sposób wypełnić powietrze. Wilco może bezpiecznie wejść na pokład drugiego statku, bo musimy go dostarczyć tutaj. Do toalety, bo mu się bardzo, wiecie, ma potrzebę chłopak. dobra, ostrożnie. I... dobra, i teraz mamy tutaj roboty, widzicie? I te roboty stoją akurat w śluzach, także możemy zrobić psiup, psiup, żeby je wystrzelić poza stację kosmiczną. Dobra, Wilco, możesz bezpiecznie iść do łazienki na siusiu. Włączmy tutaj powietrze. Ten robot jakby chyba próbował się dostać z powrotem, ale nie uda mu się to. Także gra, na mnie gra robi ogromne wrażenie, bo jest super prosta w swoim wyglądzie i mechanice, a daje bardzo dużo fanu i uderza dokładnie w te nuty, które najbardziej lubię. Okej, ruszamy w takim razie na pierwszą naszą misję faktyczną, którą możemy teraz zrealizować już. To jest misja fabularna, ale nie będziemy tracić czasu na czytanie dialogów, bo wydaje mi się, że to w przypadku demo nie ma dużego znaczenia. Mamy załoganta, który się nazywa Shrub. Shrub to chyba jest krzak, jak mnie pamięć nie myli po angielsku. I my jesteśmy sztuczną inteligencją operującą danym statkiem. Także Shrub jest naszym partnerem, tutaj będziemy musieli zrobić kilka zadań. Stacja kosmiczna, na której się znajdujemy, została, nie wiem, czy zaatakowana, czy zniszczona przez asteroidy i różne inne rzeczy. I straciliśmy kontakt ze światem zewnętrznym, także tutaj latamy teraz po wewnętrznych korytarzach wydrążonych wewnątrz asteroidy. Tutaj wrota są zamknięte i nie odpowiadają, nie da się ich otworzyć. Także musimy polecieć dalej. Okej. Okay. Tu jak widzicie jest jakiś zawał. Cały. Chyba nie ma znaczenia, którą drogą polecimy, z tego co pamiętam. Różnie.
ten statek, którym teraz się poruszamy, jak widzicie, jest dużo większy. On ma tutaj na przykład energię. Tu ma części zapasowe, a tu mamy powietrze. Także musimy monitorować te rzeczy. Jeśli zostaniemy uszkodzeni, na przykład otrzemy się o jakąś ścianę, czy uderzymy w coś, to musimy się naprawić. Może dojść do rozszczelnienia statku, dlatego Shrub musi siedzieć tutaj w kokpicie, żeby nie ryzykować, że jak się tutaj zewnętrzny kadłub uszkodzi, to zostanie narażony na próżnię. Okej, tu jest maszyneria, które widzicie, wejście jest zablokowane, a tu jest sterownia, do której musimy dotrzeć, żeby uruchomić maszynerię, żeby można było się tędy przedostać. Także damy sobie jakoś tu radę. O, otarłem się, widzicie, od razu drony naprawcze ruszyły do roboty. Bardzo fajnie. Dobra. To lecimy dalej. Prożnie. Podoba mi się, że tu jest pełna fizyka, że gra, wiecie, ten pierwsze prawa termodynamiki Newtona trzymają dobrze. I trzeba walczyć nieraz, jak się za bardzo przyspieszy, kombinować. Jestem pewny, że jest cała masa graczy, którzy już są mistrzami operowania tym. Jak widzicie, nie zawracam sobie za bardzo głowy obracaniem statku za każdym razem, gdy wchodzimy w jakiś korytarz. Bo to jest po pierwsze strata paliwa, strata czasu, więc łatwiej o wypadek w takiej sytuacji, więc lepiej unikać, jeśli to nie jest niezbędne. Dobra, tutaj... O, operator tej maszynerii się odezwał. Wyjaśniliśmy mu sytuację, że potrzebujemy, żeby uruchomił system. Także zadokujmy sobie tutaj. Włączmy ten generator i naładujmy się. Chociaż widzę, że mamy pełny bak. Dobra, maszyneria się uruchomiła. To jest taki, widzicie, tutaj latają kawałki skał i ta maszyna służy do kruszenia ich, także będziemy musieli sobie tutaj bardzo ostrożnie przelecieć, unikając rzeczy, które mogą nas zniszczyć. Na szczęście mamy tutaj strefę autosave'a. Dobra, uwaga. Dobrze. Kojarzy mi się to trochę z takimi klasycznymi platformówkami. O! Dobra, tu jest ciekawa rzecz. Spróbujmy to przepchnąć. Okej. Zapiszmy sobie. Podłączmy się tutaj do stanowiska naprawczego i załadujmy nasz zbiornik na części naprawcze. Dobra. O, ej, nie wracaj. Nie. Bo tym ustrojstwem możemy zablokować ten sześcian, żeby nas nie zniszczył. Tylko przez to, że tu jest nieważkość, to się może odbić. O, udało się. I zobaczcie, co się stanie. I teraz możemy bezpiecznie sobie tutaj już przelecieć. Znaczy, może niekoniecznie bezpiecznie, bo teraz z kolei mamy te skały tutaj, które mogą nas uszkodzić, bo tu one są wypluwane przez ten system, więc musimy uważać. O, dobra, udało się względnie z niewielkimi stratami to zrobić. I teraz już mamy tutaj otwarte przejście. Jak stoimy z powietrzem? 97%, dobra. No nie musimy się przejmować uzupełnianiem. Ups. A, dobra. Że co, proszę? Tu jest... Dobra, ale tylko jedno okrążenie, bo tu jest ten punkt rejsowy, gdzie można brać udział w wyścigach. Widzicie, tu jest bar. Możemy sobie zadokować do tego baru. Ej, no, dokuj. O. I możemy się tutaj naładować, zrobić różne rzeczy, żeby... co to jest? Oxygen tank. Pump out. Pump in, load, charge. Dobra. I mamy oczywiście tutaj możliwość wzięcia udziału w rejsie. Jak przejedziemy przez start, to się licznik uruchomił. I to pozwoli nam tutaj zrobić małą rundkę wokół tego korytarza. Nie wiem, co to jest tutaj. O nie! Au! Dobra.
Przeszkody są wszędzie. No, trochę mi to przypomina... To sterowanie tutaj, przez tą nieważkość, kojarzy mi się troszkę ze Space Engineersem. O, kurczę, no, za ostry skręt. I mamy finish. O, mam chyba lepszy czas. Poprzednio miałem 50, chyba 3 sekundy. Jak robiłem poprzednie podejście. Dobra. Co to jest, swoją drogą? Spares, części zamienne. I zobaczcie, taka gwiazdka jest w grze Faster Than Light, FTL. Ikona części zamiennych też jest w formie takiej gwiazdki przedstawiona. Ciekaw jestem, czy to jest celowa inspiracja. Dobra, tu mamy systemy obrony automatycznej, widzicie, zestrzeliwują asteroidy. Dobra. Dobra. Musimy dokonać inspekcji systemu komunikacji, także... O nie, 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 nie. Dobra. Widzicie, śluzę rozwaliło. Na szczęście się udało naprawić. Próbujmy tutaj pomiędzy tymi skałami przelecieć. Ach, kurczę. Dobra. Udało się ominąć. Kolejna antena sprawna. Tu jakiś wielki statek jest, zobaczcie. Nawet on zwrócił uwagę, że patrzcie na rozmiar tego. Okej, okay, tutaj mamy możliwość tego. Okej, okay, pilot z tego statku się odezwał. Dobra, przewijmy ten dialog, bo chyba tutaj nic z niego nie wynika. Tak, lecimy dalej. Przyciskiem C można kamerę wyrównać, wyśrodkować na statku, bo jak widzicie, zoom jest do kursora myszy, a nie do statku. To jest ważną informacją. Okej, okay. I wygląda na to, że mamy przyczynę naszych wszystkich problemów. Zobaczcie, że... O-o! Że antena jest rozwalona i trzeba ją naprawić. Tak jak w tutorialu to było. Dobra, musimy złapać tutaj to. O, udało się. Dobrze. I zadokujmy tu. Idealnie. O kurde, tylko teraz zauważyłem, że nie z tej strony zaparkowałem. Dobra, to ustawmy antenę we właściwy sposób. Dobra. Tuj. Tuj. Dobra, teraz. I... Bach. To mi właśnie... ten element mi tak bardzo przypomina właśnie Heliona, bo tam też tak było, że można było sobie budować całe stacje kosmiczne z użyciem modułów, które można było sobie dowolnie przestawiać. Pamiętam, że wielokrotnie tak robiłem właśnie, że te moduły odłączałem, przyczepiałem gdzie indziej i jak mi odpowiadało w danej chwili bardziej. Fajna sprawa była to, bardzo mi się tam ta gra podoba. Nie mogę przeboleć tego, że twórcy takiego gola sobie strzelili do własnej bramki, bo dużo fajnych rzeczy tam było w tej grze, ale problemem było to, że oni bardzo zbugowaną wersję do wczesnego dostępu wydali. Czyli ta pierwsza wersja do wczesnego dostępu, która się ukazała, była praktycznie niegrywalna, tyle tam było błędów. I oni w ten sposób na dzień dobry zgarnęli ogromne ilości negatywnych komentarzy, z których potem już nie byli w stanie się wykopać i przez to gra bardzo słabo się sprzedawała. Nawet jak już ją zoptymalizowali, naprawili te wszystkie błędy i wszystko już dobrze chodziło, to nadal mieli z tymi wszystkimi rzeczami problem. I dlatego trochę im to siadło. Szkoda, bo mieli fajną wizję, był świetny pomysł. Dobra, tu mamy robota, możemy go wystrzelić, żeby było łatwiej. Podłączyliśmy tutaj moduły z tlenem po to, żeby uzupełnić powietrze na pokładzie tej stacji kosmicznej, która jest zdominowana przez roboty. Będziemy musieli je wszystkie poodstrzeliwywać za chwilę. Na razie uzupełnijmy powietrze. Tutaj te rzeczy, w które klikam, to są klimatyzatory, nie wiem, jednostki, jakieś wymiany powietrza czy coś w tym stylu, które pozwalają tutaj tą
napełnić właśnie. Otwórzmy wszystkie drzwi w sumie. Dobra. Okej. I chodź, chodź koleś, idziesz. Te roboty, jak możecie się domyśleć, nie są zbyt przyjazne, ale nie powinno być problemu. O, nawet teraz gra nam wrzuciła tutorial, jak te powietrze przywrócić tutaj. Dobra, pozamykamy te wszystkie korytarze, bo on, walcząc z robotami, może spowodować uszkodzenia stacji i trzeba bardzo uważać, bo można doprowadzić do rozszczelnienia. Także zamknijmy tutaj wszystkie te śluzy, czy też grodzie, oni chyba to się profesjonalistycznie nazywa. Dobra. I idziesz, koleś. Przed nami jest Ash, mocniejszy jeden robot. Dobra. O-o. Dobra, na szczęście nasze roboty zdążyły to naprawić na czas. Dobra, podejdźmy teraz tutaj. Jakby co, aż potrafi strzelać, ale jak jest tak zaspamowany naszymi strzałami, to nie ma czasu na to, żeby nas atakować. No. Okej, okay, udało się. I podejść do przekaźnika kontrolnego. To udało się, zostało zestartowane. Jest kolejny problem. Zobaczmy. Na tym etapie już nie grałem, szczerze mówiąc, dalej, wcześniej, bo mi się gra zepsuła, zbugowała się i nie mogłem już dalej kontynuować, ale już w tym momencie byłem pewny, że gra mi się tak bardzo podoba, że postanowiłem wam ją pokazać. Także już stwierdziłem, że sobie z drugi raz zagramy później. Ale wydaje mi się, że to już jest chyba koniec misji. Tak, misja wykonana. Także może, no i to tyle, nie mamy już więcej, jest jeszcze playground, widzę jakiś tryb, czyli zgaduję, że to jest tryb jakiś rodzaj swobodnego latania i szczelania i podłączania się i tak dalej. Ciekaw jestem, co będzie w pełnej wersji, bo fajnie by było, gdyby pełna wersja oferowała coś więcej. Na pewno będzie, bo to trudno się spodziewać, żeby to tak działało, nie? Dobra, weźmy sobie te akumulatory. Weźmy sobie moduł naprawczy. I zobaczmy, co przed nami jest. A, tam jest nawet jakiś na radarze statek się pojawił. Zalecimy do niego. Zobaczmy. Ostrożnie, trochę zwolnijmy już, żeby się o niego nie rozbić, nie? Jaki duży. Przecież to wygląda zupełnie jak Kestrel z FTL. Identycznie wygląda. To nie może być przypadek. Na pewno twórca tej gry jest fanem FTL-u, moim zdaniem. Steve, mógłbyś tutaj łaskawie przejść? A, nie możesz przejść, bo zadokowałem modułem, przez który nie można przechodzić. Dobra, to zróbmy tu. No. O. Zobaczmy, jak się będzie chodziło. Tu jest pilot normalnie w FTL-u. Moduł medyczny jest w tym samym miejscu. Tu jest generator powietrza. W FTL-u on będzie chyba gdzieś tutaj, jak mnie pamięć nie myli. Także to nie do końca jest identycznie odtworzone, ale jest good enough, jak to mówią. Okej, okay. Bardzo mi się podoba, straszny fajny pomysł.
Możemy oddokować tym ustrojstwem. A, musimy tak. Ping. I możemy kestrelem sobie polatać. O kurde, ale kolumbryna. Dużo, dużo trudniej się lata niż tym małym modułem pojedynczym. Strasznie fajny pomysł. Bardzo ciekaw jestem pełnej wersji. Jeśli będzie jakaś okazja, to postaram się zrobić też odcinek z pełnej. Albo i serię, zależnie od tego, jak dużo będzie kontentu w tej grze. Podlećmy jeszcze do tego dump, tu jest podpisane. Dump to jest zwykle wysypisko, śmietnisko. Także ciekaw jestem, o co z tym chodzi. No. Zobaczymy. Przyspieszaj. Jedzie. Czy my mamy moduł naprawczy na pokładzie tego statku? Chyba tak. Chyba. O. Chyba przyleciałem. A nie, jest. No. Tak, to teraz rozumiem, czemu to się nazywa dump. Bo rzeczywiście jest to po prostu wysypisko części do statków. Spróbujmy sobie zamontować tutaj ten korytarz. O-o. Drzwi były zamknięte i załogant nam zmarł, udusił się do tego modułu powietrza. Ja nie mogę, nie wiedziałem, że to tak inteligentnie działa, że tu nie ma wentylacji na pokładzie tego statku. Weźmy sobie moduł naprawczy. Szczęśliwie, jak widzicie, nie potrzebujemy załogi, żeby móc latać, co jest bardzo fajną sprawą. No i tak możemy sobie rozbudowywać ten statek na różne sposoby. Modyfikować w zależności od misji. Od tego, co chcemy, co musimy przewieźć. Bardzo ciekawy pomysł, bardzo oryginalny. Bardzo, właśnie za to uwielbiam indyki. Że one potrafią być niesamowicie niesamowicie oryginalne i z bardzo fajnymi pomysłami potrafią robić ciekawe rzeczy. Dobra, będę kończyć na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie, koniecznie łapkę w górę, komentarze dla statystyki. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Dzięki wielkie, cześć. We'll be right back.